Jako korepetytor online z przedmiotów ilościowych ekonomicznych chciałam Wam pokazać, omówić, jak można ze statystyki matematycznej czy ekonometrii bardzo sprawnie, mając tylko włączonego Excela, dowiedzieć się, ile wynosi wartość krytyczna z rozkładu normalnego przy zadanym poziomie istotności alfa. Ja to zrobię na kilka sposobów, tak, żeby powiedzmy każdy wybrał to, co mu lepiej odpowiada. Po pierwsze, ten poziom istotności, który ja wpisałem, jest jednym z przykładowych. Często stosuje się 1%, 2%, 5%, 10% albo każdy inny, ale najczęściej szukaną wartością jest wartość rozkładu normalnego, krytyczną, ale przy 5%. Pierwszym ze sposobów ustalenia wartości krytycznej rozkładu normalnego przy określonym przez nas poziomie istotności alfa jest wpisanie w dowolną komórkę programu MS Excel formułki odpowiedniej, czyli piszemy dokładnie rozkład.normalny.odw i otwieramy nawias. I to nie jest kwestia podania po prostu 0,05, czy odwołaniem, czy tak jak ja tutaj, czy odwołaniem, czy wpisaniem tej wartości, tylko pamiętajmy, piszemy zawsze. W związku z tym, że rozkład normalny jest symetryczny, czyli lewa i prawa strona tego rozkładu jest lustrzana, piszemy 1 minus i teraz, czy ja napiszę odwołanie do tej komórki, gdzie znajduje się mój poziom istotności alfa, czy ja ewentualnie napiszę 0,05, to nie ma znaczenia, wynik będzie ten sam. Ale ważne jest to, że zapisujemy 1 jako pierwszy argument, to prawdopodobieństwo 1 minus alfa przez 2. Czyli robimy o właśnie taki zapis, ewentualnie, tak jak mówiłam, 0,05 przez 2. Czy tak zrobimy, czy tak? Wasza sprawa. Potem wprowadzamy średnik i musimy wpisać średnią. Jeżeli ja wiem, że mój rozkład już jest zestandaryzowany, czyli tak zwany zero-jedynkowy, to oznacza, że w miejsce średniej mogę wpisać 0 i potem kolejnym parametrem tutaj zaznaczonym, wytłuszczonym jest odchylenie standardowe. Rozkład już zestandaryzowany, czyli zero-jedynkowy, średnią ma 0, a odchylenie ma 1. Gdy zamknę tą formułkę, mogę w tym momencie otrzymać wynik 1,96. Oczywiście, że możecie otrzymać ten wynik bardziej dokładny, nie ma problemu, ale do obliczeń, do testowania zaokrąglenie do 2, do 3 miejsc po przecinku jest jak najbardziej wystarczające. Drugim ze sposobów otrzymania tej samej wartości krytycznej czasem jest wybranie określonej funkcji. Jeżeli u góry macie taki zapis wstaw funkcję fx i wpiszemy na przykład tutaj w tym polu zwykłe hasło rozkład, tak, albo po prostu, dobra, tu mi nie pokazało, na przykład wybierzemy wśród statystycznych i szukamy rozkład, szukamy dalej, rozkład normalny ODW. Jeżeli tutaj powiedzmy to pytanie sformułujemy błędnie, no to ona nie wyszuka, ale jeżeli wybierzemy kategorię już typowo statystyczne i znajdziemy rozkład normalny ODW, w tym momencie pokazuje się to, co potrzebujemy, czyli OK i po kolei możemy wpisać. No właśnie, i to prawdopodobieństwo. To nie jest kwestia tutaj wpisać znowu 0,05, zwróćcie uwagę, przejść na przykład tabulatorem na dół i wpisać, że średnia to 0, a odchylenie to 1, bo to, co otrzymamy, to jest 1,64, ale jeszcze na minusie. Musimy tak samo zachować się jak wcześniej, czyli policzyć, że to jest 1 minus 0,05, ale dzielone przez 2. Możecie oczywiście na kalkulatorze policzyć, że w tym miejscu wystarczy wpisać 0,10
9,75. Tak jest powiedzmy wynik 1 minus alfa przez 2, ale jeżeli nie chcecie się pomylić, jeżeli napiszecie 1 minus 0,05, ale dzielone przez 2, wynik końcowy jest zgodny z tym, co mieliśmy wcześniej. Jeżeli macie dodatkowe jakieś pytania na temat tej funkcji, zawsze można tutaj skorzystać z pomocy wbudowanej w ten program. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.